kochamy patologię, kot, kurwy i rozrupy. Naćpani, najebani, przejmujemy kluby. Alkohol, narkotyki i szybkie dziewczyny. To jest to, co uwielbiamy i do rana się bawimy. Kochamy patologię, kot, kurwy i rozrupy. Hej, witam was, ja jestem Korgames, a to jest kolejny odcinek pogadankowy. Tym razem przyjrzymy się kolejnym patologiom. Będzie ich kilka. Tak, powinienem zmienić nazwę serii na patologię na YouTubie, ale nieistotne. Paręnaście, zobaczyłem pewien filmik, mianowicie on jest teraz już usunięty, aczkolwiek nie różni się znacząco od tych, które zaraz wam pokażę. Mała dziewczynka, nie wiem, jakieś może 10-11 lat, co zrobiła? Otworzyła kanał, jak widać, Sex Masterka for Kids. No, brawo. A rzecz, która mnie jeszcze bardziej wkurwia, to to, że ona w jakieś 18 godzin zrobiła 1500 subów. Ja pierdolę, to jest kanał, który i tak zostanie usunięty za parę dni albo tygodni, bo nie sądzę, żeby ona zbyt długo to pociągnęła. Ale ma 1500 subów, kurwa, boli trochę. Nieistotne. Tak więc, włączmy jakiś filmik pierwszy. Hejka, moje perełki. Widzę, że jest was dużo. Dużo, kurwa. Jak wrzuciła ten filmik, to było jakieś 40 wyświetleń na poprzednim, więc... No sorry, nie jest was dużo. Teraz już jest. Komentarzach napisaliście pod ostatnim filmem, żeby wam pokazała Facebooka. Mam oczywiście z Facebooka, Snapchata i Instagrama. Ale nie wiem, czy wam go podam. Czy ma to jakiś sens? Nie ma kompletnego, tak jak twoje życie. Ale nie hejtujmy, tylko oceńmy normalnie. No, nie wiem. Serio, jak ja to zobaczyłem za pierwszym razem, to mnie zatkało. Ja nie wiedziałem, czy jestem bardziej zażenowany, zdenerwowany, czy jest mi smutno, czy naprawdę co. To ryje banie. To już nawet nie jest śmieszne. To naprawdę, żeby... Ja mam bardzo czarne poczucie humoru i żeby dla mnie coś nie było śmieszne, to musi być już naprawdę hardcore. A to nie jest. Choć teraz jak myślę, to jest taki psychopatyczny trochę śmiech. No kurwa, widzimy jakie to ma oddziaływanie. Żeby było jasne, ja nic nie mam do kanału Seksmasterki, chcę tylko sobie prowadzić. Nie wchodzę komuś w interesy, aczkolwiek... No nie pasuje. Powinna trochę lepiej właśnie ten content ograniczać dla zbyt młodych widzów, bo to się łatwo rzuca ludziom na mózg. Jeśli dziecko bierze przykład z jakiegoś jeszcze youtubera, który przekazuje jakiś wartościowy content, tutaj może, nie wiem, będzie to dość wydaje mi się, że dość dobre porównanie. Mianowicie, wydaje mi się, że Rok jest takim dość dobrym youtuberem, żeby brać z niego przykład, ponieważ zawsze zachowuje się dość kulturalnie i tak, że tak powiem, dorosło w tych jego filmach. I jakby na przykład z Roka brali przykład, to byłoby wszystko spoko. Ale kiedy biorą przykład z youtuberki, tutaj teraz pokazuję nawiasy, która teraz już przychodzi na bycie gwiazdą porno, z czego ja powiem taką dość upośledzoną gwiazdą porno. Nie widziałem jeszcze tych filmów, które tam gdzieś niby jakieś wrzucała na stronki i tak dalej, bo trochę mnie ten temat gówno interesuje. Jest dla mnie sztuczną plastikową lalą i mi osobiście się nie podoba. Aczkolwiek nic mi do tego. I tak, to był pierwszy filmik, teoretycznie pierwszy, choć tutaj był wcześniej jeszcze jeden, więc tak praktycznie to drugi. Dobra, obejrzymy następny. Dobrze, chcecie mieć mojego Facebooka? To czekam na... 30 lajków, 30 łapek w górę, tutaj się pojawi wasz Facebook, mój Facebook. No, więc macie jeszcze jakieś pytania? Piszcie w komentarzu, a zrobię Q&A. No szybko zaczyna, parę filmów w godzinę. Właśnie zauważyłam, że napisaliście mnie bardzo dziwne oczywiście komentarze. Chodziło mi o jakby pytania o mnie, nie pytania o... Więc mam nadzieję, że jednak włożycie jakieś pytania i będę mogła zrobić Q&A, więc no, czekam. One, nie wiem,
założyła kanał o nazwie Sex Masterka for Kids. Czyli to teoretycznie, przynajmniej dla mnie, jest takim znakiem, że... O, jak ładnie mi się wpakowało w obszar nagrywania. Nie wiedziałem o tym. Sex Masterka for Kids, czyli kanał po prostu o tematyce, nie wiem, takiej, jaką robi Sex Masterka, tylko że jakoś przełożoną dla osób młodszych, co jest według mnie patologią. Aczkolwiek, no przynajmniej takie wynikało z nazwy. Aczkolwiek ona mówi, że nie oczekuje pytań na temat, nie wiem, seksu, obciągania i tak dalej, tylko pytań o niej. No to dziewczyno, to jest... O czym to ma być kanał? To jest kanał o tym, co ty robisz, czy co chcesz się popisać, że nie wiem, porno oglądasz, czy co, nie wiem. A oto Facebook, dziękuję. No. Okej, okay, zrobiliście to, co o was prosiłam, dziękuję. Więc teraz będziecie mieli mojego Facebooka. Natalia Guzik, oto mój Facebook. Mam nadzieję, on się miał tak tutaj pojawić. Że kłamiesz. Odpowiecie mi w komentarzach, jak mam nazwać mój nowy kanał, który będzie w sumie ten. Mam nadzieję, że będziemy tak kontynuować, że będzie jeszcze więcej subskrypcji. A na razie 68, słuchajcie. W tym dniu dobiłam 68 subskrypcji. 1500. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję i naprawdę jesteście wszystkim dla mnie. Więc mam nadzieję, że będziemy tak kontynuować i... Nie no, po prostu wartęga, no, suby zapierdalają dniem i nocą, mimo że nie ma żadnego kontentu, czy żeby wartościowego. No myślę, żeby nie zmienić imienia kanału. Nazwy kanału. Napiszcie w komentarzach, jak... Ja nie mówię nic o perfekcji, ja tak kanał. Przynajmniej podstawowy zakres słownictwa. To, co mi napisaliście w komentarzach, możecie zobaczyć u prawdziwej. No i czemu nie powiedziałaś na tym? Co? Wasz kanał Sex Masterka for Kids, to wypowiedz tą nazwę. To jest dziecko, które chce nagrywać filmy o tematyce, nie wiem, porno, erotycznej, a boi się wypowiadać słowa jak na przykład seks. Ojej, straszne. Trzeba to mówić szeptem. Mam nadzieję, że mikrofon to wyłapał. Polecicie? Na przykład jedna osoba napisze, może słodka... Berry, to wy musicie to zalajkować i ty... No, fajnie, spoko. I powiem wam tak. Ja bym wam... Znaczy, na razie zobaczmy, jak to się rozkręci. Bo póki co wrzuciła serię filmów za jednym zamachem, nie wiem, może dla Beki. I poczekajmy, co z tego wyniknie. Jeśli wyniknie z tego coś na zasadzie, no, prawdziwej seksmasterki dla dzieci, to ja ten kanał automatycznie wszystkie filmy zgłoszę i wam również bym to radził. Natomiast jeśli to będzie takie po prostu zwykłe dziecięce pierdolenie, którego jest już masa na YouTubie, no to niech sobie będzie i zaśmieca. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Nie wiem na razie, nie jestem w stanie wyczuć, co ona chce zrobić. Bo tak jakby sama trochę się waha, jeszcze nie wiadomo co. I tyle. I to właśnie widzimy, jak YouTuberzy oddziałują na młode, jeszcze nieukształtowane umysły. O tym filmiku też, z tego co widziałem, się wypowiedział i DJ właśnie tam mówił w tym swoim filmiku o tym, mianowicie, że no również wypowiedział swoją opinię na ten temat. U niego możecie zobaczyć moment z tego filmu pierwszego, który został usunięty z kanału. I ja myślę, że to jest w tej sprawie wszystko tyle. To głównie wynika, wydaje mi się, z tego, że po prostu rodzic nie interesuje się, co jego dziecko robi w internecie. Z jednej strony ja na przykład nie chciałbym, gdybym się cofnął w czasie, nie chciałbym, żeby ktoś mnie kontrolował, co ja robię w internecie, aczkolwiek myślę, że to bardziej zależy od tego, jaki typ ma dana osoba. Wydaje mi się, że jestem dość ogarniętym człowiekiem i takiego gówna bym nie odwalał. Ja swoją przygodę z YouTube'em zacząłem w 2011 roku i to kompletnie było wtedy takie na zasadzie właśnie tak samo dla Beki. I dalej to robię po prostu tylko i wyłącznie dla przyjemności, nie wiem, nie robię tego dla subów, dla lajków, dla hajsu i w ogóle tego, tylko po prostu, bo lubię. Sprawia mi to przyjemność, jest to dla mnie ciekawym zajęciem i właśnie to z tego powodu robię. I co? I tyle. I takiego kontentu nie popieramy. Dobra, teraz przejdźmy do drugiej patologii, jaką mamy i to, o ile jest takie jeszcze, no, już tak, jest parę poziomów takich patologii na YouTubie. Mamy Tigera, Bonzo i Kobrę, które jest taką, no, są sobie, trzeba ich po prostu tolerować i tyle. O tym się już też wypowiadał jakiś czas temu Energii, dam link do jego materiału, jeśli został u niego na kanale.
To błądzo jest tam taką delikatną patologią, nikomu nie szkodzi. To jest taką patologią, na którą trzeba już trochę uważać, bo coś z tego może być. Natomiast to, co wam pokażę teraz, to jest szczyt szczytów. Tak, chyba wiecie, kto to, chyba wiecie, co to. Kurwa. Ta dziewczyna już usunęła swój kanał na YouTubie, z tego co wiem. Polajkowałem tylko taki właśnie jeden filmik na Facebooku, żeby tego czasem nigdy nigdzie nie zgubić, bo nawet nie wiedziałbym, jak to wyszukać. I to, co wam powiem, to to, że z tego już mogłaby być afera z policją. Skończyłam 5 lat, tak, już muszę się przedstawiać. Chciałabym tylko powiedzieć, że wszyscy, którzy piszą na mnie na YouTubie, poniżasz się, błagam, zabierzcie takim dzieciom internet, albo bujasz jakbyś miała robaki w dupie, jeżeli ktoś tak pisze do mnie o moich filmikach. Aczkolwiek to jest taka trochę lekko prawda, jak tutaj jakiś użytkownik gdzieś w którymś komentarzu stwierdził, że nagrywa to tak, jakby leciała w samolocie, którym jest w trakcie turbulencji. To To jest błagam. prawda. Wy nie macie prawa tak o mnie pisać. Otóż mają. Komentarze służą do tego, że się w nich komentuje. Powinna to być konstruktywna krytyka, co się w danym filmie nie podoba, natomiast komentarz typu chujowe pozdrawiam również no, jest tutaj akceptowalny. Ktoś może też pójść na przykład do galerii sztuki i podejść do jakiegoś gościa i powiedzieć hej, chujowe pozdrawiam. Aczkolwiek będzie to niekulturalne, aczkolwiek no może tak. Jeżeli chcecie pisać takie wredne rzeczy, to może już lepiej nic nie piszcie, dobrze? Jakiś idiota przed chwilą napisał, poniżasz się. I śmiejącą się buźkę jeszcze wstawił. Wiecie co? Debile robią takie rzeczy. Naprawdę. Jeżeli macie mnie tak obrażać, to nie piszcie lepiej nic w ogóle. Ależ powinni pisać, ponieważ krytyka również jest ważna dla człowieka tak samo jak pochwały. Ja na przykład nigdy nie mam pretensji do kogoś, jeśli ktoś się negatywnie o mnie wyrazi, jeśli to jest właśnie, nie jest to komentarz typu chujowe, pozdrawiam. Ponieważ no, my możemy myśleć, że robimy coś dobrze i nie zauważać pewnego aspektu danej sprawy, tak jak mówią tam, to było coś jakoś punkt kąt patrzenia zależy od punktu widzenia, czy jakoś coś w tym stylu. I to jest prawda. Możemy czasem nie zauważyć swoich błędów, a może nam je uświadomi ktoś inny. To jest sobie tworzy kolejny filmik, bym nie pokazał za dużo. Nope. Jest ok. Cześć, nazywam się Weronika. I to sobie spauzujemy, to jest ciekawsze. Tutaj już jest, to jest jej chyba ostatni filmik, w którym właśnie zrobiła takiego rage'a i ja dość dobrze potrafię rozpoznać, kiedy ktoś troluje, wkręca, kiedy widzę czyjąś twarz. No, nie polecam książek o mikroekspresji, bo nigdy już nie będziecie w stanie rozmawiać z ludźmi w ten sam sposób, bo będziecie widzieli, kiedy was chuja robią po prostu. I tyle, tak? I ona to mówi na serio. To nie jest to. Słyszcie, albo coś dobrego, albo w ogóle nic. Dziękuję, syna! Ja to walczę! Tak więc. Ona. Ja bym powiedział, że albo się czegoś naćpała, albo po prostu jest jebnięta. Ale to jest jeszcze pira do drzwi. Czekajcie, tu będzie Kowalska. pewien odcinek taki. Chciałam. Nie ten. Nazywam się Weronika Kowalska, mam 10 lat. Nagrywam już drugi film na YouTube. Zapewne wielu z Was słyszało historię o krwawej Mary. Był pewien film, w którym ona właśnie piła piwo. Nie pamiętam, jakie to było, czy to było bezalkoholowe, czy jakieś, nie wiem, szczochy, ale jeśli, nie wiem, przynajmniej mi się tak wydaje, że jeśli ktoś ma 10 lat, to nie wiem, ja na przykład mojemu dziecku bym nigdy nie pozwolił nawet wody się napić z butelki takiej, bo tam jest właśnie jeszcze tak nieukształtowana psychika i to może tak wpłynąć na postrzeganie, że. O, jest link do YouTube'a, może jeszcze nie usunęła kanału. Nie no, poszło. Już nawet mi właśnie nie pozwoliło się wody napić z butelki po piwie, więc kurwa, to, że nawet takie coś pozwalałem, Po angielsku. No bo na to nie pewno. będzie mogło być to smutne, ale tutaj to właśnie wypowiada się na temat makijażu.
u 10 i 13-latek. Ja tam lubię, nie wiem, jak dziewczyny są w bardzo lekkim makijażu, albo tylko takim, nie wiem, jak się nazywa, ciemnym wokół oczu, albo są po prostu bez niego. Nie lubię, kiedy jakieś się wezmą, wytapetują, odwalam to nie wiadomo co, bo wtedy zawsze taką osobę pytam, czy w ogóle sobie jak śmieszkuje, czy idzie polować na Batmana. I naprawdę. Dzień dobry. Nazywam się Weronika Kowalska. Mam 10 lat. Powiedz, zasłaniasz. Będę mówić dzisiaj o makijażu. Chodzi mi o makijaż 10-latki. Oglądałam na YouTubie filmik o takiej dziewczynie, która w życiu powiedziała, że 10 lat to o wiele za mało, żeby jeszcze się malować. Uważam, że jest debilką. Może to robić, malować się od 7 lat. Ona jest psychiczna i jej matka jest też psychiczna, która... Bo ta dziewczyna ma już 13 lat. Jej matka nie pozwala jej się malować. Tak. Ja bym powiedział, że bardzo dobrze, ponieważ tam mówiła, że malować się od 7 lat. Od 7 lat, kurwa, co dziecko w pierwszej klasie ma już chodzić wymalowane? Nie. Obecnie 13-latki są tak odwalone, że czasami mam wrażenie, rozmawiam z osobami na przykład młodszymi ode mnie o, nie wiem, rok, dwa, trzy, a mam wrażenie, jakby były starsze ode mnie. I powiem wam tak, w przypadku jeszcze 13-latki da się to rozpoznać. Ale jak na przykład, nie wiem, 15-16-latka wciska komuś, że jest pełnoletnia, to można się nabrać na takie coś. I w takim przypadku powinny brać poprawki, bo teraz chodzą już tak wymalowane jak dziwki po prostu, że nie wiem. Ja nic nie mam do, nie wiem, aktorek porno, dziwek i tak dalej, bo... No bo to jest ich sprawa, tak? Ale tego przynajmniej nie ukrywałem. Natomiast to są takie ciche dupodajki, że o nie, my jesteśmy grzeczne, wszystkie w ogóle i... A tutaj je od razu, takie od razu wytapetowane dziunie. I powiem wam tyle. 13-latki, makijaż, no kurwa, nie bardzo trochę. 10-latki, no właściwie. Tutaj ona się w ogóle wypowiada, że to jest patologia. Jej matka również jest psychiczna. O kurczę, w ogóle. A przepraszam, jak ty się zachowujesz w tym momencie, dziecko? Że, moment, tutaj właśnie była taka ciekawa pioseneczka. O, właśnie to. Godność człowieka. Sobie sprawę z tego, co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie, chyba nie pomyślałeś nawet, co robisz, kogo obrażasz? Możesz sobie obrażać tych, co... Otóż to. To jest dokładne podsumowanie tego filmiku. Czy nawet masz w ogóle rozum i godność człowieka? I to jest patologia, która, mówię, już mogłaby być ścigana z sądu, ponieważ w jednym z filmów ona właśnie piła alkohol. O, jeśli osoba niepełnoletnia w swoim domu, kiedy widać w tle rodziców, spożywa alkohol i ktoś by to zgłosił, no to już ciężki przypał może być z tego dla rodziców, oczywiście, bo taki to nic nie zrobią. I chociażby widać tutaj, w jaki sposób się odnosi do osób, które są wokół. Ja na przykład nigdy bym nie zaczął nagrywać filmu, materiału, kiedy wokół by mi ktoś łaził. Raz, że to by było niefajne na nagraniu, a dwa, no żeby głupio by mi było może tak gadać te wszystkie pierdoły w tym momencie, kiedy ktoś by łaził obok i mnie słuchał. Natomiast no Jakaś tutaj nie można z tym patologiczna problemu. rodzina, nie wiem, czy jej matka w ogóle się maluje. Jeżeli... Czyli twoim zdaniem, jeśli ktoś się nie maluje, to jest patologiczną rodziną. Ja bym powiedział, że patologiczną rodziną jest rodzina, w której nagminnie spożywa się alkohol, w którym pozwala się młodym osobom właśnie na takie rzeczy i kompletnie nie kontroluje się takiego zachowania. I uważa, że 13-latka nie powinna się malować, czy popełnia błąd. Bo ja od pierwszego gimnazjum będę się malować do szkoły. Cicho! A jeżeli nauczycielka powie mi, żebym zmyła, to na pewno mi tak nie powie, ponieważ ja będę robić taki makijaż, żeby nauczycielki nie zauważyli. Ale ja... Żyły, tak gramatyczne tylko, nie zauważyły, ale mi też jakieś rzeczy czasami zdarza, więc
powinny. Mało się słucha mamy, dlatego uważam, że nikt mi nie przeszkodzi w malowaniu się w gimnazjum. No to w takim razie nie będę chodziła do gimnazjum. A ja ci dam. A ty to sobie możesz, wiesz. No dobrze. A ja sobie pomalowałam. Teraz proszę, to jest moja kosmetyczka, widać mi makijaż. I chciałam powiedzieć, że niektórzy nawet powinni malować się jeszcze mocniej. Dziewczyna w moim wieku nie... Ja rozumiem makijaż w sytuacji, kiedy ktoś na przykład ma jakieś defekty na twarzy. Znaczy to się tak mówi, defekty? Chyba tak. Że nie wiem, na przykład cerę trądzikową, jakieś blizny i chce to po prostu ukryć, czy coś takiego, to no wtedy jest to jak najbardziej uzasadniony powód. Natomiast, no kurwa nie, w większości ten nawet kompletnie nie jest potrzebny, tylko przez takie coś tam się jeszcze brzydsze i tyle. Natomiast to, co się ona tutaj w jakiś sposób wypowiada, ja mogę spokojnie stwierdzić, że ona ma jakieś problemy z psychiką, jest ostro wkurwiona albo naćpana, bo tak się nie zachowuje ktoś. Takie coś, to nie wiem... żeby mnie doprowadzić do takiego stanu, żebym w taki sposób się, nie wiem, zachowywał, wypowiadał. Ja jestem dość spokojny człowiek, naprawdę bardzo spokojny. To nie wiem, trzeba byłoby naprawdę coś hardkorowego zrobić. I to coś tak hardkorowego, sprzecznego z moim, jakby, z moimi wartościami, że nie wiem. Ale wtedy już by się mnie nie dało zatrzymać, bym rozjebał pół miasta pewnie. Oczywiście kapa to teraz. Ona się rusza tak, ja podejrzewam, że po prostu ktoś jej coś powiedział chwilę przed tym nagraniem, ona się wkurwiła, włączyła właśnie tutaj, nie wiem, telefon, kamerkę, chyba telefon i po prostu zaczęła taki pierdoły gadać, bo jest po prostu zdenerwowana na to, co się jej powiedział. I co mogę o tym jeszcze powiedzieć? No, kurwa, weźcie trochę się zainteresujcie tym, co robią wasze dzieci. Ja się rozumiem. Przykład tutaj tej dziewczynki, no to widać, że nikogo wokół nie ma, choć tam kogoś tyle słychać. Natomiast tutaj chodzi normalnie matka i widzi, że ona taki pierdoły gada i wrzuca do internetu. No kurwa, weź ją trochę, ogarnij, cenzuruj i tyle. Są dzieciaki, które drą mordy na CS-ie, no są. Ale przynajmniej większość nie udostępnia swoich danych osobowych i adresów. A ona w którymś z filmików to zrobiła. Powiedziała, gdzie mieszka, na jakiej nawet ulicy. I tą ulicę można bardzo łatwo znaleźć w Google Maps. Naprawdę, jak ja usłyszałem to właśnie, co ona tam pierdoły gadała, to łatwo właśnie biłem na to, po prostu zobaczyłem sobie jej domek i tyle. Powinna się malować mocniej. Ani trochę. A, jeżeli ktoś zobaczy następny filmik, to chce zero takich łap, a około 20 takich łapek w górę. Jeżeli zobaczę chociaż jedną taką, no nikt nie zobaczyć ani innego filmiku. Nie będę walczyć, to wy macie walczyć. Co kurwa? Nie, moja droga. YouTuber tworzy content dla widzów. Właśnie obecnie na scenie mam wrażenie, że paru YouTuberom się to pomieszało i myślą, że widzowie istnieją dla nich. Nie, ty istniejesz dzięki widzom. Jeśli coś odjebiesz, to nie będą cię oglądać. I tyle. Są już kanały, które lecą automatycznie martwymi subami, te, nie wiem, Stew, Rezygiusze, Bloki, cała reszta. To są po prostu już większość martwe suby. Mam dwa konta na Gmailu. Jakiś czas temu wszedłem właśnie na drugie i to się okazało, że jest tam masa maili typu najnowszy film zasubskrybowanych kanałów. Jakie to były kanały? Jakieś o piłce nożnej, o makijażu, o właśnie tego typu gamingowe, tam jakieś bloki, stuleje i tak dalej. Kurwa, takich kanałów nigdy nawet w życiu nie widziałem, połowy z tych kanałów nigdy nawet w życiu nie widziałem na oczy. A w ogóle nie oglądałem nawet tego typu materiałów. Więc to są automatyczne martwe suby, które właśnie teraz większość youtuberów ma i się jarają. Mam 2 miliony widzów. Nie masz 2 milionów widzów, masz 2 miliony subskrypcji, nie myl tego. Widzów możesz mieć połowę najwyżej z tego. Ale wracając do tego tematu. Widzieliście, jak się ona zachowuje. Rzuca się, ma bardzo dziwną mimikę twarzy i miałbym wrażenie, że to nie jest zachowanie, które zdecydowanie jest kierowane tym, że nie jest to po prostu normalne zachowanie. Czekaj.
Czy może jakieś tutaj będą właśnie inne filmy? Moimi fanami są ci, którzy do mnie piszą. Zapewne mnie bardzo kochacie. A ja kocham was. Poniżam się, uwielbiam to. Maczałam sobie głowę w kiblu sama. Normalnie to jest super uczucie. Dobra, idę sobie znowu zmaczać, bo super to jest normalne uczucie. Ludzie mają różne... Oho, no tak, otóż to. One ma chyba coś wspólnego z Tigerem i Cobrą. Prawda. Aczkolwiek... Aczkolwiek, jak już mówiłem, Bonzo jest tam nieszkodliwy i ja o to nie dbam. To, co tam Bonzo robi, to są właśnie heheszki, śmieszki i on nie jest w stanie nic poważnego zrobić. Natomiast tu ona może w problemy wpędzić swoich rodziców. I takie coś należy zdecydowanie piętnować. I to chyba tyle. Bo trochę się już rozwlekło na ten temat, to jest 25 minut materiału. O kurwa, zamknąłem kartę. Trudno, nic o tym. Nie wiem, jak ona się już nazywa. Dziś podawała mi chyba na początku filmiku. Cześć, to znowu ja, Blinko Gwerska, mam 5 lat. Jaka? Cześć, to znowu ja, Blinko Gwerska, mam 5 lat, tak. Już no muszę się... Weronika Kowalska? Nie wiem, mi się chyba tak wydaje, że się przedstawiła. Cześć, jak tam moi fani? A moimi fanami są ci, którzy do mnie... Nie, dobra, nie wiem. Tak czy inaczej, kanał jeden z patologiem, zobaczymy, jak to się rozwinie, jeśli to będzie coś innego poza dziecięcym pierdoleniem. Czekajcie, co to jest? Czy to jest czasem? Tak, tak. Dzięki panu gruby Steve mamy po prostu filmik ten, który ona usunęła. Super. Zatko bierzemy. Dzisiaj tylko powiem trochę o sobie. Tak ogólnie to numer jeden. Jeśli zauważycie, że nie będę używała swoich pięknych rączek do nagrywania, to znaczy, że moja operatorka tutaj jest i mnie nagra. Na tym programie nauczycie bardzo dużo rzeczy. Wiem, niektóre dzieci bardzo lubią to robić. I... Zadam pytanie, które zadał inny youtuber. Co robić? Owszem, z kontekstu filmu kanału można się spodziewać, co lubią robić. Ale no, jeśli tworzysz taki content, to jak już mówiłem, nie bój się słów i no... No i twórz chociaż jakiś kontent, a nie jest taki nie wiadomo co. Dzisiaj wam w tym pomogę. Dziewczyny, to raczej to dla was, a chłopcy to idźcie do jakiegoś innego. Wiem, nie mam żadnych wibratorów ani tak dalej. Jestem ci trochę za mała, ale mam dużo innych trików. Więc oglądajcie. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, o czym ona kurwa gada. Znaczy, wiem oczywiście, tak, że seks masterka, seks, wibratory i tak dalej, wszystko, ale kurwa, nie mam na podstawie tego filmiku i na podstawie innych filmów, nie jestem w stanie wyczuć, co ona zamierza zrobić w przyszłości. Bo tu pierdolik jak no po prostu seks masterka, a tutaj już zaczyna gadać pierdoł o tym, zadawać pytanie o mnie. Zadajcie, nie zadawajcie. Nie wiem, istotnie. Nie wiem, istotnie, gramatyka. Wam za 5 zł chyba się skuszę. Nie no. I tak, no jak już mówię, tutaj zobaczymy, co się z tego rozwinie. Jeśli to będzie coś typu Sex Masterka, rzeczywiście to taki kanał zaraz zgłoszę i wam to również polecam oraz te wszystkie filmy. Natomiast tu już tak jakby sprawa jest chyba zakończona. Już te dziewczyny żadnych filmów nie wrzuca. Nie wiem, może jej kurator wjechał na chatę, może rodzice się w końcu zorientowali, co zrobili, a może po prostu jej faza zeszła i się ogarnęła. Ostatnim patologiem, którą tylko tak poruszę, to jest mianowicie Marcin 4000, który został, że tak powiem, nie wiem, gdzieś wykryte ruchanie Klaudii. Ta 14-latka i tak dalej, tam różne rzeczy, czy z pedofilem, właścicielem, tego typu rzeczy. Na ten temat już były materiały, ja się już na tym nie będę rozwodził. To jest, jeśli to jest prawda, to jest to sprawa dla prokuratury, a nie dla zwykłego linczu na YouTubie. Natomiast po takiej akcji ktoś nawet nie powinien istnieć i na YouTubie. I tyle. Tym bardziej, że no... Ja piękny nie jestem, nie ukrywam, aczkolwiek
takich włosów to bym sobie kurwa nigdy nie zrobił z własnej woli. Jakbym, nie wiem, na przykład ktoś za to zapłacił, to bym to zrobił, ale to też nie mało. I tyle. Więc patologia lekka, Tiger Bonzo to już w ogóle tam tylko wierzchołek, a tutaj już mamy głębokie poziomy oraz no i czerniejszy mrok. Napiszcie swoją opinię na temat tych kanałów, filmików i tak dalej. Ja link do tego kanału oraz do... No, do tego to już chyba nie dam, ale do tego kanału to po prostu dam jak najbardziej w opisie i tyle. Dzięki za to, że oglądaliście. Hejos!